gościmy Teatr z Gorzowa Wielkopolskiego, który przygotował sztukę opartą na trzech sztukach Becketta. W jednej z ról występuje nasz rodak Roman Kłosowski. To wyjątkowa okazja, ponieważ pan Roman Kłosowski w tym roku obchodzi 60-lecie swojej pracy artystycznej. Spektakl jest więc z okazji jego jubileuszu i marzeniem pana Romana Kłosowskiego było to, aby ten spektakl gościł we wszystkich miastach, z którymi on przez te 60 lat był związany. Dzisiaj właściwie kończy tą trasę, a ostatnim miastem, z którym gości, jest właśnie Biała Podlaska. Biała Podlaska, miasto, w którym się urodził, wychował, w którym skończył szkołę średnią imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego i miasto, z którym sentymentalnie Roman Kłosowski jest bardzo związany. Zdrowy jak ryż, jeżeli nie liczyć tej mojej starej przypadłości. A intelektualnie mam wszelkie dane, żeby przypuszczać, że na świecie pali, albo już prawie, to okropną rocznicę. Podobnie jak w ubiegłych latach. Uczciwe. Byłem się bardzo wzruszony tym, że stanąłem tutaj na deskach scenicznych Białej Podlaski, bo to okres mojego 60-lecia, mojej pracy artystycznej, ale 65-lecia działalności teatralnej. Ta działalność teatralna tutaj się rozpoczęła. Sposób szczęśliwy, dlatego, bo ja byłem bardzo niezbornym chłopcem, mogłem wiele głupstw zrobić, a dzięki temu, że tak to polubiłem, jak się okazuje, z wzajemnością, to jestem tym, kim jestem. No, jestem z tego zadowolony. Natomiast jeżeli chodzi o Białą Podlaskę, no mam sentyment olbrzymi. No, dzisiaj wróciłem, prawie tutaj moi najbliżsi rodzice leżą, co rok przyjeżdżałem. No co rok w tej chwili nie przyjeżdżam, bo źle widzę, ale opiekujemy się grobem. A tu przypominam sobie no, wspaniałych ludzi, którzy z niespornego chłopca no, popchnęli go tam, gdzie nie grozi mu być niebezpiecznym. No, to była pani Walewska, to była pani Karolina Bejlin, która była tutaj okresowo, to była pani Derejczykowa. Tutaj zagrałem pierwsze swoje role w życiu. Albo położenie kogoś, kto jest, albo pozostaje wdową, albo wdowcem. Wdowa. Kobieta, która straciła męża. Bardzo się cieszymy, że zechciał gościć u nas i bardzo się cieszę też z przyjęcia, które wialczanie zgotowali. My jesteśmy już po pierwszym spektaklu. O godzinie 14 był spektakl dla młodzieży. Przyznam szczerze, że byłam zaskoczona odbiorem spektaklu przez młodzież. Becket nie jest łatwym autorem, a problematyka, którą pokazuje w tych trzech sztukach, nie dotyczy jakby młodzieży, bo jest to temat nieuniknionego kresu życia ludzkiego, czyli śmierci. Ale odbiór był niesamowity i przyznam szczerze, że właśnie sposób odbioru też powoduje pewną taką wyjątkową atmosferę na sali. Przed Państwem honorowy obywatel miasta Biała Podlaska, Roman Kłosowski. Dynie rosły wysoko pod mur. Ja urwałam dynię i toczyłam ją i ci chciałam na głowę, ale ty się uchylił. To ja wyszedłem. Nie! I wtedy ta dynia pękła na połowę. Tak jak kurtyna się rozwala. I to się wtedy zaczęło. I dlatego ta dynia od 38 roku jest taka mała.
szczęśliwy jestem, że mogłem znów się pokazać w Białej Podlaskiej po 60 paru latach na scenie. Tym razem jako zawodowy, bo tutaj mnie przywiózł dyrektor Jan Tomaszewicz, którego tam odbyłem kilka jubileuszy, mój przyjaciel. No i dzięki niemu i innym jestem z wami. I bardzo jestem szczęśliwy.